Cześć! Zapraszam Was na kolejny filmik, a będzie to filmik o mojej torebce, plecaku, a zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Ale na samym początku Wam powiem, że jest to edycja dla mam. Jestem mamą 9-miesięcznego Maxia i bardzo chciałabym się z Wami podzielić, co noszę w mojej torebce, plecaku. A mówię torebce, plecaku, ponieważ zawsze, ale to zawsze, mam ze sobą plecak, w którym noszę po prostu wszystko, co jest potrzebne mamie i niemowlakowi, ale zawsze mam też w środku torebkę, ponieważ często jest tak, że wyskakuję gdzieś z samochodu czy gdzieś jak jedziemy i wtedy zamiast nosić cały plecak ze sobą, wyjmuję po prostu moją torebkę i zabieram tylko torebkę, a plecak zostawiam w aucie. No więc, to jest mój plecak, który ze sobą noszę. Jest on firmy Boscha. Bardzo wygodne paski ma, takie dosyć szerokie. Regulacja oczywiście. Z tyłu ma magiczną kieszonkę. Można, nie wiem, dokumenty, portfel schować. I czujemy się pewnie, bo czujemy go tak jakby na plecach. Nawet jeżeli ktoś chciałby nam rękę wsunąć czy coś, to na pewno na plecach wyczujemy to. Po boku ma dwie kieszonki, które są bardzo wygodne, bo jak noszę butelkę z mleczkiem czy z wodą dla Maxia mojego, to wsadzam sobie po prostu ją z boku i nie muszę już ze środka jej wyciągać, jak gdzieś jesteśmy, tylko wyciągam z kieszonki i tyle. Z przodu ma jedną kieszonkę na zamek, jedną taką wsuwaną, no i komorę główną. Dobrze, do komory głównej zaraz dojdziemy. Zacznę od pokazywania może zewnętrznych kieszeni. W tej kieszeni nic nie ma. Jest to kieszonka właśnie na butelkę. W drugiej kieszonce mam krem do twarzy, ponieważ był teraz okres takich zimnych wiatrów. Nawet temperatura była nieco niższa, a bardzo często, muszę się przyznać, zdarza mi się, że wychodzę z domu i zapominam Maxiowi twarz nakremować, a jednak zwracam na to uwagę, żeby ochronić skórę przed wiatrem, właśnie przed zimnem. No więc zawsze, zawsze mam jeden krem w domu, a drugi krem w plecaku, właśnie jak wyjdę i mi się przypomni, że nie nakremowałam, to mogę zawsze wyjąć i zrobić to po drodze. Chowam od razu z powrotem. Kieszonka na zamek. Trzymam tutaj zawsze paczkę chusteczek, a zawsze to się przydaje, zawsze. Czy mi, czy maluszkowi. Zapasowy smoczek i polecam te smoczki właśnie z zamknięciem. Są one sterylnie, że tak powiem, zamknięte. Nie dociera do nich żaden brud, kurz i tak dalej. Także trzymam tu taki zapasowy. W tej kieszonce wsuwanej trzymam zawsze gryzak. Nie wiem, gdzieś jesteśmy, mały zaczyna nudzić się, pomiałkiwać, jak ja to mówię, mruczyć, to bardzo właśnie szybko mogę wyciągnąć z tej kieszonki i dać mu, żeby się pobawił. Jest to kieszonka na zatrzask. No i przechodzimy do komory głównej. I uważam, że jest to bardzo wygodny plecak, ponieważ otwieram go i bardzo szeroko mogę go otworzyć i robi coś na styl torby. Nie jest to w sensie taki plecak, że wiecie, otwieracie i wrzucacie wszystko jak do worka, tylko faktycznie jak otworzycie, to macie dobry podgląd, co jest w środku. No i właśnie możecie podejrzeć, co mam w środku. Już wszystko wyciągam i tłumaczę. Jest tu jedna kieszonka na zamek, w której trzymam zawsze śliniaczek. A jaki ładny, z owieczką. Trzymam tu też zawsze w woreczku serwetkę papierową i łyżeczkę, ponieważ noszę zawsze ze sobą, gdzieś tam będzie, o mam nawet, jeden słoiczek z jedzonkiem, taki awaryjny. One mają dłuższy termin ważności, więc może sobie leżeć w plecaku, a jeżeli gdzieś jesteśmy i faktycznie, nie wiem, przedłuży nam się jakieś wyjście, mały jest głodny, zawsze mogę wyciągnąć i go nakarmić, więc serwetka i łyżeczka w woreczku. W tej kieszonce na zamek nic już więcej nie ma. Zawsze mam ze sobą w plecaku też parasolkę. Mam też zawsze ze sobą paczkę jakichś chrupek. Są to takie zwykłe, najzwyklejsze flipsy, ale z dodatkiem marchewki suszonej. Także fajnie, bo no chyba niemowlakom nudzi się zawsze te zwykłe flipsy podjadać, więc dla odmiany nieraz kupuję właśnie jakieś takie smakowe. A jest to czysta marchewka dodana, więc jest to też
w jakimś sensie zdrowsze od tych zwykłych flipsów. Aha, po tej stronie mam jeszcze takie dwie kieszonki. Jedna jest pusta, w drugiej trzymam taki gryzak zamknięty w takim opakowaniu plastikowym. Maksi mój teraz ząbkuje, więc jest to idealne rozwiązanie, bo sobie wkłada do buzi i może sobie właśnie masować te dziąsełka, a ma to tutaj taki wzór, takie wypustki. I myślę, że tam sobie właśnie masuje od razu te miejsca, gdzie ząbki idą. Także gryzak. Dobrze. Co dalej mam? Mam torbę, kosmetyczkę, Maksia. Są tu wszystkie niezbędne mi rzeczy do przewijania. Mata taka do podkładania, żeby nie kłaść go nieraz na jakieś tam brudne powierzchnie. Więc taka mięciutka, materiałowa mata. Dalej mamy tutaj woreczki na zużyte pieluszki, chusteczki mokre i zazwyczaj mam kilka, no cztery akurat w tym momencie, pieluszki na zmianę. Używam aktualnie tych pieluchomajtek Pampersa, naprawdę są bardzo wygodne, a Maksiu mój jest bardzo ruchliwym dzieckiem i położyć go gdzieś poza domem i zapinać tą pieluszkę to graniczy z cudem, więc naprawdę zakładam mu te pieluchomajtki i naprawdę bardzo szybko to idzie. Nawet można na nóżki nasunąć, podnieść go, postawić i tylko naciągnąć. Naprawdę, w ekspresowym tempie to się robi. Więc bardzo wygodna jest taka kosmetyczka, bo nawet nie muszę tachać ze sobą, nie wiem, plecaka, tylko wyciągam kosmetyczkę, idę do pokoju do przewijania niemowląt, przewijam go, wychodzę. Bardzo fajna. No i jak już mówiłam, zawsze mam ze sobą torebkę. Teraz akurat miałam taką zieloną z papuszką. Zaraz Wam pokażę, co mam w środku, tylko dokończę pokazywać Wam plecak. A mam tu jeszcze tylko dwie rzeczy. Pielucha. Używam ostatnio pieluch bambusowych, bardzo mięciutkie są, bardzo takie przyjemne. I taka przytulanka, jakby się Maksiowi zdarzyło zasnąć gdzieś po drodze, czy chciałby się właśnie zdrzemnąć, ale byłby w trakcie zasypiania, a tam trochę by marudził, to daje mu i on się do tego wtula, czy sobie tutaj, wiecie, kręci te kuleczki na końcu i tak się uspokaja niemowlę. No więc plecak jest już pusty i naprawdę powiem Wam, jest bardzo głęboki, bardzo pojemny, a z zewnątrz nie wygląda na taki, więc bardzo jestem zadowolona i bardzo polecam, no niekoniecznie akurat ten z tej firmy, ale tego typu właśnie plecaki dla mam, naprawdę będziecie zadowolone. I przechodzę do mojej torebki. Złoty łańcuszek. Powiesiłam sobie tutaj takie frędzelki od mojego błyszczyka, odczepiłam, a błyszczyk mam wewnątrz, więc zaraz Wam pokażę. Zapinana na zatrzask. A jeszcze nie dodałam, że plecak kupiłam w TK Maxie. Oryginalna jego cena była 120 funtów, ja go kupiłam na przecenie za 29 funtów. Torebkę kupiłam chyba w zeszłym roku w Primarku i kosztowała, nie pamiętam dokładnie, ale jakieś 8 funtów. Albo można długi łańcuszek sobie właśnie tak przekładać ją, albo można sobie skrócić i można ją na jedno ramię nosić, czy na tutaj właśnie zgiętym łokciu. No więc zaczynam rozpakowywać moją torebkę. Ma jedną kieszonkę na zamek wewnątrz, w której trzymam kluczyk, a bardziej pilota od samochodu, klucz od domu, gumkę do włosów. Tak, w tej kieszonce na zamek nic już więcej nie mam. I główna przegroda, mój błyszczyk Victoria's Secret. Bardzo polecam, naprawdę on jest dodatkiem mięty i bardzo orzeźwia. I właśnie miał ten przepiękny bryloczek na końcu, który odczepiłam i sobie tak dekoracyjnie na zewnątrz torebki doczepiłam. I ta papuszka też ma właśnie tutaj taki pomarańczowy akcent i uważam, że rewelacyjnie to wygląda razem. No więc błyszczyk, paczka chusteczek, portfel, to wszystko. Portmonetkę mam w takim rozmiarze,
powiem Wam, że taki rozmiar aktualnie mi pasuje i wystarcza, bo noszę zazwyczaj tylko karty ze sobą, gotówki raczej nie noszę. Posługuję się w 90% zakupów kartą do bankomatu i jeżeli tylko mam jakąś gotówkę, to zaraz jest, no nie tyle podbierana, ale muszę dawać ją córce, bo potrzebuję tam do szkoły czy gdzieś, to zawsze jak mam tylko jakąś gotówkę, to zawsze się chętny znajdzie na nią w domu, który potrzebuje akurat. Więc zazwyczaj przegródkę na pieniążki mam pustą, w drugiej przegródce mam mnóstwo kart. Zaraz Wam powiem, co tutaj jest. No więc zacznę od tyłu. Tu mam jakieś kupony zniżkowe do Tesco. Tu mam kupon na 4 funty do odjęcia z zakupów do Tesco. Wizytówka z pracy. O, karta na zbieranie pieczątek do Eat for Less. Karta do Matalana. Karta do Tesco. Karta do Bootsa. Karta do Ikei. Mój numer ubezpieczenia to jest, czy rejestracji, National Insurance Number. No ubezpieczenia to jest tutaj w Anglii. Czekajcie, zakryję dane. Medical Exemption Certificate karta. Jest to karta, ponieważ mam niedoczynność tarczycy, a w Anglii jest, tak myślę, 5 chorób, na które wydają tą właśnie kartę i właśnie niedoczynność tarczycy zalicza się do tej listy, otrzymuję taką kartę i mam wszystkie leki za darmo w Anglii. Obojętnie jakie potrzebuję, wszystko dostaję w aptece za darmo. Także, znaczy nie, może nie do końca. Jeżeli są to leki nie na receptę, no to wtedy muszę zapłacić, jeżeli z półki w aptece, że tak powiem, sięgam. Ale jeżeli lekarz mi jakikolwiek lek przepisuje obojętnie, to wszystkie leki z tą kartą mam za darmo. I jest ona zazwyczaj wydawana na 3 lata i po 3 latach traci termin ważności. Wtedy składam wniosek o nową kartę, lekarz podpisuje, że nic się w związku z moją chorobą nie zmieniło i wydają mi kolejną kartę. Bardzo szybko to się odbywa, naprawdę. Tutaj mam Maternity Exemption Certificate. Jest to karta. Po zajściu w ciążę otrzymuje się, ja ją dostałam nawet bliżej porodu mojego synka, dostaje się taką kartę, ponieważ macie na tą kartę, jest ona ważna do ukończenia pierwszego roku życia przez dziecko i macie z tą kartą zupełnie za darmo dentystę, leki zupełnie za darmo. Także bardzo polecam, niech każda mama mieszkająca w Anglii sobie wyrobi taką kartę. Ojejka, nie mogę Wam wszystkiego pokazywać, muszę zakrywać. No w każdym bądź razie jest to moje angielskie prawo jazdy. Mój dowód osobisty. Maksia dowód osobisty noszę też ze sobą. Tu jest karta do tego taniego sklepu, Company Shop, w którym robię często zakupy i nieraz Wam właśnie we vlogach pokazywałam, co tam mogę w nim kupić taniego. Zapraszam na poprzednie vlogi. Karta jedna do bankomatu, druga karta do bankomatu i mam tu też jeszcze gift card do sklepu Tesco na 20 funtów. Dostałam ją od kogoś w prezencie, jeszcze nie skorzystałam z niej, także wybiorę się na pewno w najbliższym czasie na zakupy. No i to by było tyle. To była cała zawartość mojej torebki. No więc była to edycja dla mam. I tak jak mówię, torebka, plecak, dwa w jednym i bardzo polecam to rozwiązanie mamom, ponieważ naprawdę niewygodnie jest zawsze chodzić z tym plecakiem, a też niewygodnie jest też zawsze przekładać wszystko z plecaka, z kieszonek do torebki, jak gdzieś wychodzicie. Także najprostszy sposób, torebkę do plecaka i idziecie i zawsze możecie ją wyjąć. Bardzo dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam do subskrypcji nowe osoby, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a gwarantuję, jeżeli zajrzycie na inne moje filmy, na pewno zostaniecie ze mną na dłużej. Dużo filmów o tematyce właśnie niemowlęcej, domowej, vlogi domowe też wrzucam na mój kanał. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i do kolejnego filmu. Pa, pa!